zanim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek odnośnie tego trybu. Wszystkie linki macie podane w opisie, a tymczasem przechodzimy do kolejnego odcinka. Dziś rano przebudził mnie pewien SMS. Było w nim napisane, abym sprawdził swój garaż, ponieważ czeka tam na mnie miła niespodzianka. Nie wiedziałem kompletnie, czego się spodziewać. Sądziłem, że to pewnie jakiś żart ze strony kolegów zespołu i postanowiłem to sprawdzić. Nie wierzyłem własnym oczom, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem. To nie może być prawdziwe, pomyślałem. Nie mogłem w to uwierzyć, że nowiutki karbonizer jest właśnie w moich rękach. Nie czekając ani chwili, wsiadłem do środka i postanowiłem sprawdzić te cudo. Naprawdę zawsze marzyłem o takim samochodzie. Czas zapomnieć o ostatnich wydarzeniach. Jak szaleć, to szaleć. Postanowiłem wybrać się na zakupy. Czemu by nie kupić sobie parę nowych ubrań? Po dosyć długim czasie spędzonym na przymierzaniu, w końcu udało mi się coś wybrać. Mam nadzieję, że od tego momentu moja kariera pójdzie w dobrą stronę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Atrom, a to kolejny odcinek Kariery Fabularnej na moim kanale. Dzisiaj oczywiście zagramy sobie kolejne 3 spotkania. Rozpoczniemy od eliminacji, ale zanim tutaj przejdźmy do wiadomości, Atrom był jeszcze w Virtuoserio w ostatnich spotkaniach, także bardzo mnie to cieszy, że gazety piszą o mnie w ten sposób. Także przechodzimy do pierwszego spotkania w eliminacjach. Niestety w tym spotkaniu nie dostałem szansy gry, no ale zremisowaliśmy z resu 1-1, no i w spotkaniu już oczywiście z Rumunami dostałem szansę gry od pierwszych minut, także oczywiście muszę udowodnić, na co mnie stać, po raz kolejny pokazać oczywiście trenerowi reprezentacji, że warto na mnie stawiać. Pierwsza sytuacja, zobaczcie, mam akcję prawą stroną, zobaczcie, bardzo ładny dribbling, zwiodłem tutaj dwóch rywali, dobrze dośrodkowałem na głowę Roberta Lewandowskiego, ale strzelił bardzo, bardzo niecelnie. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tutaj dostałem świetne podanie, prostopadłe, sytuacja sam na sam prawie, że no i po prostu nie ma co tutaj się oszukiwać, naprawdę zmarnowałem tą sytuację. Kolejna sytuacja, tym razem akcja prawą stroną, zobaczcie, tym razem zostałem sfaulowany, 33 metry do bramki, także tutaj będę szukał dośrodkowania, nie było chyba sensu strzelać, no ale dośrodkowanie też dosyć słabe. Kolejna sytuacja, tym razem akcja prawą stroną, po raz kolejny ładne tutaj zejście do środka, na lewą nogę uderzenie, ale dobra interwencja rumuńskiego bramkarza. Po raz kolejny, zobaczcie, tym razem znalazłem się tutaj w środku, ładny fake shot, ładnie tutaj zwiodłem rywala, na ten nie mógł mnie inaczej zatrzymać jak tylko faulem, także oczywiście ładnie wywalczyłem tutaj faul dla mojego zespołu. Kolejna sytuacja, zobaczcie tutaj sytuację sam na sam, no i tej sytuacji już nie mogę zmarnować, także strzelam kolejną już bramkę w kadrze oczywiście narodowej. Tym razem tutaj już mamy rzut rożny, zobaczcie, rozegrany krótko, ładnie fake shot, ładny fake shot i ładnie zwiodłem rywala, dobrze dośrodkowany, ale tam bardzo czujny bramkarz rumuński, który zdjął piłkę z głowy Roberta Lewandowskiego. Tym razem akcja prawą stroną, zobaczcie, ładne rozrzucenie, dobre dośrodkowanie, tutaj mija się z piłką jeden zawodnik i jeszcze piłka pod nogach Roberta, pod nogami Roberta, no ale niestety ten zmarnował tą sytuację. No ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy to spotkanie, no i ja zaliczyłem naprawdę dobre spotkanie, ocena meczowa spotkanie 9-4, także naprawdę bardzo dobra ocena meczowa, jak na spotkanie kadry, także wracam oczywiście do klubu, no i tu mamy oczywiście kolejne spotkanie, cele, gram z Rio. No tutaj zobaczyłem, naprawdę się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem, że nie jestem powołany, ale zobaczyłem, że kolejne spotkanie gram z Bayernem Monachium, także naprawdę bardzo trudny przeciwnik, bardzo ważny, że mecz naprawdę, bo naprawdę nie wygląda to dobrze w całej tabeli Ligi Europy, Ligi Mistrzów bodajże, no i naprawdę zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Zobaczcie, no już od pierwszych minut naprawdę miałem bardzo ciężko tutaj zalabu, no ale ładnie tutaj go zwiodłem, udało mi się dośrodkować w pole karne, dobre dośrodkowanie, to było najważniejsze, na głowę wprost mojego oczywiście tutaj kompana z drużyny, ale ten zmarnował tę sytuację. Zobaczcie, po raz kolejny dobre dośrodkowanie, ale tam czujni obrońcy naprawdę, no i ładnie tą piłkę wybili. Po raz kolejny, zobaczcie, tutaj schodzę do środka, na lewą nogę uderzenie, no to uderzenie za proste. Naprawdę nie miał problemu tutaj Pepe Reina, żeby tą piłkę oczywiście złapać. Zobaczcie, kolejna sytuacja, zobaczcie tutaj, ja rozpocząłem tą akcję, bardzo ładne podanie prostopadłe do mojego tutaj napastnika, no i ten wykańcza tą sytuację, no i w 32 minucie wychodzimy na jedno bramkowe wprowadzenie z Bawarczykami. Kolejna sytuacja, tym razem akcja prawą stroną, zobaczcie, ładny dribbling, ładnie zwiodłem tutaj zawodnika Bayernu Monachium, dobre dośrodkowanie, ale to oczywiście dośrodkowanie wybite. I zobaczcie, próbowałem za wszelką cenę jakoś się przebić przez tą obronę Bayernu, ale naprawdę to było bardzo trudne, naprawdę dobrze dysponowanie tutaj graczy Bayernu, naprawdę ciężko mi było. I zobaczcie, po raz kolejny próbowałem, zobaczcie, tym razem mi się wydaje, że zostałem sfaulowany, ale przeciwnik, no oczywiście tutaj sędzia podyktował inaczej, inaczej zadecydował, no i to było trochę dziwne. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tutaj próbowałem jakoś wejść po raz kolejny w tą obronę, naprawdę nie dało się, naprawdę byłem podwajany, potrajany, no i naprawdę ciężko było mi się tutaj jakoś przebić. Zobaczcie, no ale tym razem mi się udało, ładnie strzelam na lewą nogę, uderzyłem, no ale szybka asekuracja drugiego zawodnika Bayernu, no i naprawdę
nie udało mi się nawet oddać strzału. Zobacz, to już próbowałem jakoś utrzymywać ten wynik ładnie, tutaj się zastawiałem. No i ostatecznie był faul, no ale też oczywiście sędzia zakwizdał po raz ostatni. Ocena meczowa spotkania to 6,4, także dosyć słaba ocena meczowa. No ale wiadomo, nie strzeliłem żadnej bramki, no ale naprawdę mi się wydaje, że naprawdę ten mecz był dobry. W miarę dobrze tam wchodziłem w tą obronę Bayernu, próbowałem jakoś dośrodkowywać, no niestety nie wykorzystali tych sytuacji moi oczywiście koledzy z drużyny. Także przechodzimy, już wracamy do klubu. Tym razem gramy pierwsze spotkanie pierwszej rundy Pucharu Portugalii, także zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie mój zespół. No mam nadzieję, że udowodnimy, że jesteśmy tutaj lepsi. Pierwsza sytuacja, mam tutaj akcję na lewą stronę, także tutaj zamieniłem się stronami na początku. Zobaczcie, ładny tutaj Ronaldo Chop, uderzenie, no ale zobaczcie, trochę instynktowna, ale dobra interwencja bramkarza. Zobaczcie, ładny odbiór w moim wykonaniu, no i zobaczcie, odebrałem piłkę, no i świetnie uruchomiłem kontrę. Zobaczcie, zostałem sfaulowany na prawej części boiska, także no nie mogą mnie w inny sposób zatrzymać, jak tylko faulami. Dośrodkowanie oczywiście w pole karne z rzutu wolnego, dobre dośrodkowanie, no ale nie wykorzystują tego podania moi koledzy z zespołu. Po raz kolejny, zobaczcie, próbowałem jakoś wejść w linię obrony przeciwnika, zostałem tutaj dwa razy sfaulowany, no i naprawdę napiszcie, czy tu naprawdę nie było karnego, no bo mi się wydaje, że był karny. Zobaczcie, kolejna sytuacja, ładny strzał, no ale zablokowany przez jednego z obrońców drużyny przeciwnej. Także jeszcze ta piłka oczywiście wybita. Po raz kolejny, zobaczcie, fantastyczny odbiór, naprawdę robiłem to, zobaczcie, wypuściłem siebie samego, no ale to już nie zmienia faktu, że naprawdę kilka bardzo ładnych odbiorów, to zobaczcie, fake shot, zejście do środka, no i po raz kolejny jestem faulowany, no w inny sposób po prostu nie potrafią mnie zatrzymać zawodnicy drużyny przeciwnej. Zobaczcie, dość dobre dośrodkowanie, no ale wyżej tam skakali niestety obrońcy drużyny przeciwnej. Kolejna sytuacja, mam akcję tutaj prawą stronę, zobaczcie, zostałem spisywany na skrat, naprawdę byłem przeciwko trzem obrońcom, no ale zobaczcie, fantastycznie dośrodkowałem, no ale mój kolega z drużyny tego nie wykorzystał, no i postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce, ładnie wjechałem tutaj w obronę przeciwnika, strzeliłem po krótkim rogu, no i mam bramkę na 1, oczywiście do 0. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tutaj dostałem fantastyczną piłkę, prostopadł, ładnie u sobie przyjąłem, dośrodkowałem w pole karne, no ale tam jakieś małe zamieszanie, ostatecznie ta piłka została wybita. Jeszcze tutaj dobrą oczywiście otrzymałem dobre podanie od mojego kolegi z drużyny, próbowałem tutaj zaskoczyć bramkarza po krótkim słupku, no ale ten się oczywiście nie dał. No i oczywiście dobry występ jest podsumowany dobrą oceną meczową, ocena meczowa spotkania to 9-3, także naprawdę bardzo dobry występ, dużo odbiorów, dużo strzałów, dużo dośrodkowań, naprawdę robiłem wszystko, co powinien robić pomocnik. Także tutaj mamy oczywiście tabelę w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Polska zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 18 punktów, drudzy są Włosi z dorobkiem 11 punktów, także zmierzamy po pewny awans do oczywiście do Mistrzostw Europy. Także tutaj mamy tabelę w Pucharze Mistrzów, tak tam się oczywiście pomyliłem, oczywiście jest Puchar Mistrzów, Juventus pierwszy, drugi Bayern, trzeci Sporting, który tutaj jeszcze mam nadzieję, że nawiąże kontakt z tą czołową dwójką, no i mam nadzieję na awans do kolejnej fazy. Tutaj mam oczywiście całą tą drabinkę Pucharu Portugalii, tutaj też pewne zwycięstwo w pierwszej rundzie 1-0 po mojej bramce, także to jest oczywiście najważniejsze, no i naprawdę możemy tutaj potem trafić na Porto, także nie będzie zbyt łatwo moim zdaniem tutaj w tym Pucharze Portugalii. Tutaj mam oczywiście te wszystkie wyzwania, ogólny postęp mojej gwiazdy to 16%, także naprawdę to wszystko poszło w górę. Co jest najważniejsze, udało mi się zdobyć 4 gwiazdki sztuczek, tak naprawdę już te dryblingi są dużo lepsze, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych odcinkach, także w tym odcinku to powoli było podoczne tyle. Jeżeli odcinek się podoba, to łapki w górę, jeżeli chcemy na bieżąco, subskrybuj kanał. Oczywiście nie zapomnij wpadnięcia na Face'a, także trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.